Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. Tak, powracamy wreszcie, bo dosyć długiej przerwie byłem, jak jeśli dobrze widzieliście Michałkowe informacje, jakie u mnie były, to wiecie, że miałem pewne problemy, no i nie mogłem po prostu nagrywać. Ale ogarnąłem już te problemy, więc jak najlepiej nie uczcić tego, kończąc moją najdłuższą serię na tym kanale, jaką prowadziłem dotychczas. A serio, już... ile? Z 9? 10 miesięcy może nawet? Shadowa prowadzę? I musi się wreszcie skończyć! I need to finish this. I tak, by the way, to kartę moją znalazłem, no... Na innej karcie kończyłem kanoniczną historię, więc tu już niestety nie ma. W każdym bądź razie... Wszystkie mamy historie zaliczone i teraz pozostaje nam tylko last story, więc let's do it! A, no i może jeszcze góra, dół, góra, dół. No i dobra, teraz let's do it! Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Now, I can uncover the truth about my past. All of it. Well done, child. Our ritual can now commence as planned. Give me the Chaos Emeralds. Shadow! Huh? Shadow, give me the Chaos Emeralds! Do not give the emeralds to Black Doom, Shadow. They're planning to destroy the planet. Ignorant fools. We're here to save the humans from their own demise. We offer salvation. What? Their greed, thirst for power, and affinity for betrayal has them on a path of self-destruction. Their actions will lead to extinction of their species. We're here to save them from themselves with our perfect order, allowing them to live through their desperate lives in peace. Humans are a great energy source for us. They will be well kept. Let us begin our ritual of prosperity. Chaos Control! This can't be happening! Those black creatures just warped the comet down to the surface using Chaos Control! No, that's impossible! That's why you needed the Chaos Emeralds. Precisely. The comet's velocity isn't powerful enough to pass through another planet's atmosphere. The emeralds amplify the space-time control powers of Chaos Control. We need them to charge to full power. It's the perfect plan. That's why I needed the professor to help me. What? That's insane! The professor was in development of the ultimate life force, but he needed my help. So we made a deal. I helped him, and he promised to deliver me the 7 Chaos Emeralds. That's how you were created, Shadow. You would help us do both. Me? I can't believe it. That can't be! He betrayed his own people for research? For Black Doom? Big deal.
We can't just stand here doing nothing. Yeah, let's do this. I'll crush that cosmic rock ball. Knuckles, what's wrong? A special weapon. This gas, once released, is quickly absorbed into your bloodstream. In a moment, total paralysis will hit your nervous system. The end is near now. Ah, my dear offspring. Eat and devour these savory dishes. Help me! No! Back off, you slime balls! What is that? You! Back off, you slime balls! What is that? I will avenge those whose blood has... Did I gave you die? Life, Shadow! That's why you were created. Please help me, Shadow. What? I am Shadow the Hedgehog. I've left the past behind me. No one can tell me what to do now. I will destroy you, Black Doom! I gave you life, and this is how you repay me? The irony of it all is I gave you life. Now, I'll take it back. Shadow! You're our only hope now! No to The Last Way. Teraz już nie ma... Nie ma przebacz. Musimy to zrobić. I w sumie ja też to muszę, bo inaczej będę musiał przesiedzieć przez tą cutscenkę znowu. No więc w tym poziomie jest wymagane używanie Chaos Control, co jest bardzo bardzo w sumie fajną rzeczą. Że normalnie jest to opcja, opcjonalne, a w tym poziomie jest to wymagane, żeby po prostu iść. Co w sumie, dzięki temu dowiadujemy się, że Shadow pochłonął, że tak to mogę nazwać, moc Szmaragdów Chaosu i nie musi używać w ogóle. Nie musi ich mieć w ogóle, żeby robić kontrolę chaosu. Już tak długo ich używał, że pochłonął ich trochę moc. Przynajmniej może Chaos Control używać. Słuchajmy, oczywiście nie jest to Chaos Control tak jak na przykład Sonic O6, gdzie przy pomocy dwóch szmaragdów... tego nie biorę. Można było podróżować w czasie. Shadow do tego nie byłby zdolny. W sensie, nie trzeba drugiego szmaragdu, wystarczy tylko Shadow. No nie, właśnie, może tylko podróżować tak o sobie. Więc oczywiście zbieramy na Chaos Control. Może się uda. Sobie głupio zrobiłem, że to wziąłem akurat tutaj, ale... Może jakoś się uda. I oczywiście to są w zasadzie tylko dwa poziomy, czyli ostateczna finałowa walka, jak w SA2 i... ten poziom, który teraz przechodzimy i poziom z finałową walką, tak jak na przykład to było w Sonic Adventure 2. Jedna różnica jest taka, że w SA2 były w sumie... dwie ostateczne walki z Biolizard i... i z Biolizard, tylko że z Dubsku miał Ark. Z Super Shadowem i Super Soniciem to była wtedy. Wtedy boss. Tu jest akurat tylko Super Shadow, jeśli oczywiście możecie się domyślać tego. Musimy tu przejść i wtedy wreszcie skończymy Shadowa. Więc mam nadzieję, że trochę mi wybaczycie moją taką nieobecność i
W sumie kończę serię zaraz po tej nieobecności. Zaraz po Sonic Month jeszcze dalej kontynuuję Sonica. Nie robię czegoś nowego, na przykład Ratchet, na który dużo osób czeka. Z tego co wiem. Jest to tak chamskie według mnie, ale chciałem najpierw od czegoś łatwego zacząć, co nie będzie mi sprawiało dużo problemów. Muszę po prostu jeszcze z powrotem to wszystko no jak się mówi. No kurde. Będę musiał się jeszcze w to wszystko znowu wkleić, wkręcić, nie wiem. Nie wiem jak to powiedzieć, żeby było poprawnie. No jak też widzicie, to też są klucze, więc jeśli stuprocentujecie Shadowa, to pamiętajcie, że w tym poziomie również są klucze i trzeba je zebrać na 100%. Takie true 100% rzeczywiste, nie. Takie fakerowskie 100%. No takiego 100% nikt nie robi, kurde. No i Chaos Control, dużo tego Chaos Control będzie. Jest pewien glitch, który zapewnia nieskończone Chaos Control, ale nie jestem... Nie umiem go jeszcze dokładnie zrobić, więc... Po prostu oszczędzę sobie nieudolnych prób i... Nie będę go robił. Proste raczej jest to do zrozumienia. I czasami nawet to Chaos Control jest zdecydowanie wymagane, bo tak to tylko po prostu szybciej dotrzemy tam do Black Dooma, a w niektórych miejscach po prostu są ściany, przez które po prostu nie przejdziecie i trzeba użyć Chaos Control. To jest bardzo fajne. Bardzo mi się podoba, że w tym poziomie jest akurat takie wymagane używanie tych mocy. Nie wiem czemu akurat, ale no, bardzo mi się podoba. Okay. Dobra, od was będę musiał poprosić o ten pistolecik, bo on jest fajny. Zarąbisty bym wręcz powiedział. Ale nie, serio, to jest po tym wsysaczu, to jest chyba moja najbardziej ulubiona broń, bo ona jest OP po prostu. Wszystkich zabija w okolicy. No i Chaos Control. No i lecimy. Wow. Już się później nawet nie mógł załadować. Oh boy. Dobra. Ha. No. Nie pamiętam przycisku, jaki jest odpowiedzialny za to, żeby po prostu się odczepić od ściany, więc wolę nie ryzykować. Że coś kliknę i polecę prosto przepaść. Ale mógłbyś w niego celować, to by było fajnie. No i my. No nie. Czemu jesteś taki? Ła. Dobra. Bać się. Myk. Ledwie do nich podejdę, już znikają. No, już mogłeś tam dolecieć, byłoby zdecydowanie lepiej. No i Black Doom. Tada! Tu chyba nie ma rangi za tym poziom, nie? Nie ma. No to teraz... Well done, Shadow. You've
gone farther than I expected. I'm impressed. But you still don't understand, do you? The future we offer is the only option for these humans. I've heard enough. You're boring me to death, Black Doom. You're going down! Such bravado for a little hedgehog. I thought you were different from the rest, but maybe not. We are more alike than you think. The same blood runs through our veins. This can't be... Just... Who are you? Don't you know? You were created from my blood. What? That's right. You are a part of me. Do you feel that? I can control you. You cannot escape me, nor can you escape your past. Damn you! No! It's not true! Espio? Are you in yet? Quiet, Charmy! Espio, we need you to focus, because if we don't hurry, all the data we recovered will be lost! Easier said than done. Who signed me up for this anyway? That's it. I'll do it. Get out of the way! Get back here, you idiot! Hey! It's working! Shadow, my son! Professor? What is this? If you're listening to this, then the worst has happened. You need to know the truth. The government plans to shut down this research facility. The government plans to cease all of our research and imprison all who know about you. I made a terrible mistake, Shadow. It's all my fault, making contact with that comet. Professor Gerald? Now listen very carefully. In 50 years, the Black Comet will return. They plan to harness its powers to destroy this planet. The only way to stop them was to develop a way to use the very power they intended to use against them. That's it! It's brilliant! Shadow, it's up to you, and only you can stop them. I developed the Eclipse Cannon. It's the only weapon that can destroy that Black Comet. Shadow, you are the only hope to save mankind as we know it. The future of this planet depends on you. Don't worry, Grandfather. Shadow and I will protect this planet. Right, Shadow? Gerald, you fool. Shadow is already in my control. What's this? Well, well, well. Seems like you're immune to my mind control. You have no control over me, Black Doom. I now understand why I am here. I made a promise, and I'm here to keep it. Today, I put my past behind me. Shadow, so be it. Be prepared to meet your maker. Your past, present, and future ends here. Today, prepare to die. Say goodbye, Shadow, as you witness my true wrath. I tak, to co słyszeliście w ostatniej cutscence, co chyba było najbardziej edgy
Live and learn, jakie mogliście usłyszeć chyba. Dobra, więc cały myk polega na tym, tej walki, że musimy po prostu trafiać Black Dooma w jego oko. No i on używa cały czas Chaos Control i dupa tak trochę. Bo żeby uzupełniać nasze pierścienie, musimy nawalać w balony, które tutaj lecą, kiedy Black Doom no, przyzywa coś to z ziemi. No i ogólnie jest słabo. Musimy Chaos Spear naładować i wtedy możemy w niego kierdzielnąć. No i ogólnie to tak trochę słabo, bo nie możemy podczas Chaos Control zbytnio cokolwiek trafiać. Możemy po prostu spowolnić czas i trochę go bardziej nawalać. Znaczy, podczas Chaos Control możemy go jeszcze tak co najmniej raz walnąć. To jest trochę słabe, no ale przydaje się, jak on ma już. Ajej. Ma zamiar teleportować się, to wtedy to jest nawet fajne. Najpierw sobie wolę pozbierać pierścienie, jakbym tak sobie lata. Dobra. Jak widzicie, Chaos Blast też mamy i Chaos Blast działa w sumie tak samo, jakbyśmy robili nasze normalne Chaos Spear, tylko po prostu zdecydowanie dużo lepiej działają. O, tutaj trochę wysoko jestem. Czasem się broni też swoimi skrzydłami i no, skrzydła też musi ma to zrobić. No. Jesteśmy blisko go pokonania. To jest zdecydowanie najłatwiejszy boss finałowy. Nie będę tego ukrywał. Widziałem łatwiejsze w kamerze. No kurde. Kurde, przestań się bronić tymi swoimi skrzydłami. Swoją drogą to jest zupełnie inna wersja I Am All Of Me. Jakby się ktoś zastanawiał. Crash Fault jest... ona jest... nie wiem jak to powiedzieć, ma trochę mocniejszą gitarę, I guess. Wokale są trochę niższego tonu. Różni się... w każdym razie według soundtracku i oficjalnego Shadowa i... no, trochę słychać to jest... różni się to od zwykłej wersji I Am All Of Me. A teraz jestem niski.
Możesz nie strzelać w to. Skończyły mi się pierścienie, zapomniałem. Że przecież Chaos Control działa tak, że te pierścienie... Wolniej czas leci. Ale nie leci... No, nie zatrzymuje się. To jest zimne, ale dobra. Ewentualnie no po prostu mam zrobić cięcie, żeby nie było, że jestem lamą. Kurde. No i... Tara! Tylko z jednym skończem. Mam nadzieję, że to wytnę wam. Ale... Udało się. Przeszliśmy szalny hedgehog! Yes! Ajajajajaj. Okej. This is the end of you, and the end to my cursed past. Only one thing left to do. To put the past behind me. Chaos Control! He's okay. I'm sure he's fine, Rouge. After all, he is Shadow. How about giving me back those Chaos Emeralds now? Hey! Get back here, you creep! Treated him, he saved us all in the end. We were all wrong about the professor. Let us pay homage to Professor Gerald. Let's work to ensure peace and prosperity for a brighter future. What do you say, Commander? Excellent idea, Mr. President. Goodbye forever. Shadow the Hedgehog. No i to by było na tyle, ludzie. Z Shadowa. Następna gra, jaką będę ogrywał, to Sonic Battle. A oczywiście, no mogę tylko powiedzieć, że Shadow to moja ulubiona gra. I kiedyś prawdopodobnie może do niej wrócę, jak zdobędę Xboxa. I zrobię wtedy z najlepszej wersji Shadowa, czyli no właśnie z wersji Xboxowej. No ale cóż no, dzięki wam za oglądanie tej całej serii przez 10 miesięcy prawie. No i mogę powiedzieć, że chyba zasłużyłem sobie na odpoczynek, ale mówię no, musimy zrobić jeszcze inne serie i Sonic Battle, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oto Never Turn Back, na razie i cześć, pa pa! Finally
every moment, day by day. Take a chance, run by, got no time to answer why. Head straight, head straight. And what will I become if I don't look back? Give myself a reason for this and that. I can learn, no you turn, I'll stay right here where I'm at. Chaos Control!